Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie zadają posłowie Grzegorz Woźniak, Sołomir Zawiślak i Jerzy Bielecki w sprawie stanu zaawansowania prac modernizacyjnych drogi S17 na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego, terminu rozpoczęcia prac budowlanych oraz wskazania daty rozpoczęcia prac budowlanych obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego do granicy z Ukrainą w miejscowości Hrebenny do ministra infrastruktury i budownictwa. Pytanie jako pierwszy zadaje pan poseł Grzegorz Woźniak. Nie, pan poseł Jerzy Bielecki. Przepraszam. Pan poseł Jerzy Bielecki. Przepraszam, pan poseł Jerzy Bielecki. Bardzo pana posła przepraszam. Nic nie szkodzi. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Na początku chyba pozostaje mi podziękować panu ministrowi za uruchomienie ostatniego odcinka budowy S17 w kierunku Warszawy między Lublinem. Ta informacja pojawiła się bardzo niedawno i chyba to pytanie trochę jest już spóźnione, ale bardzo serdecznie panu ministrowi dziękuję. To jest ostatni odcinek, który został uruchomiony. Myślę, że z tej decyzji bardzo będą zadowoleni mieszkańcy całego województwa lubelskiego. Ale kontynuując, chciałbym zapytać o pozostały odcinek od Lublina w stronę granicy z Ukrainą w kierunku Hrebennego. Jakie są zaawansowania prac, przygotowania tych inwestycji? Także bardzo serdecznie proszę o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Zawiślak teraz, czy jakoby... Jeżeli można, to teraz. Dobrze. Pani Marszałek. Dobrze. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, jako parlamentarzysta reprezentujący mieszkańców województwa lubelskiego wyrażam swoje oczekiwanie budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej w naszym regionie, między innymi drogi S17, w tym obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Realizacja tej ważnej inwestycji jest bardzo istotna przede wszystkim dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, także wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego naszego województwa, a przez to i kraju. W ostatnich latach inwestycje drogowe w województwie lubelskim były prowadzone w porównaniu z innymi regionami kraju w sposób bardzo ograniczony. Nie tylko w zakresie przebudów, ale też i w zakresie odnów nawierzchni. Rozpoczęcie w 2010 roku realizacji budowy drogi ekspresowej na odcinku Kurów-Lublin-Piaski zostało zdaniem wielu wymuszone protestami licznych środowisk skierowanych nimi do rządu PO-PSL. Doczystaż nie zrealizowano między innymi wielokrotnie obiecywanej w tym okresie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, bardzo istotnej dla ruchu transgranicznego na granicy z Ukrainą, a także dla mieszkańców regionu. Pomimo, że pod tą inwestycją Skarb Państwa nabył niezbędne nieruchomości, a inwestor z dniem 2010 roku uzyskał pozwolenie na budowę. Mam pytania. Wierząc, że rząd, wykonując ogłoszoną w kampanii wyborczej politykę zrównoważonego rozwoju, zdecyduje o realizacji na terenie województwa lubelskiego pełnego zakresu inwestycji. Takie mianowicie, jakie kryteria przyjmuje lub przyjęło ministerstwo w celu dokonania ewentualnych korekt w zakresie rzeczowym planu budowy dróg i jakie będą miały one wpływ na planowane inwestycje w województwie lubelskim? Drugie, czy jest realne podnoszone w mediach lokalnych zakończenie budowy i oddanie do użytku drogi S17 do połowy 2019 roku? I ostatnie, mając na uwadze wielokrotne planowane i odkładane realizacje budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, pytam, czy ta inwestycja nie jest zagrożona, czy wszczęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie postępowanie przetargowe zostanie w tym roku zakończone i zostanie podpisana umowa z wykonawcą, czy inwestycja ta będzie realizowana według wydanego już pozwolenia na budowę? Panie już kończę, Panie Marszałek. Tak, o minutę pan przekroczył czas, naprawdę. Posiadanej dokumentacji, kiedy ten będzie planowany termin dodania tej inwestycji obwodnicy do ruchu. Przepraszam bardzo. No bardzo proszę, ale proszę trzymać się czasu, dlatego że inni marszałkowie o 12 sekund skracają wypowiedzi, a pan mówił ponad minutę dłużej. Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, wszystkim chciałbym podziękować za te miłe słowa skierowane w stosunku do rządu, do mojego szefa Andrzeja Adamczyka, ministra Andrzeja Adamczyka i wszystkich osób, które bardzo ciężko pracują, żeby w możliwie jak największym stopniu zrealizować program budowy dróg krajowych do roku 2023. Również te drogi, o których tutaj panowie posłowie byli łaskawi mówić, są w tym programie i ja może pokrótce przedstawię stan realizacji poszczególnych odcinków.
Rozumiem, że ta część, która S17, która zaczyna się w Warszawie, przebiega przez Warszawę, jest podzielona na odcinki. Postaram się przedstawić Wysokiej Izbie bardzo krótko, jak w poszczególnych odcinkach jest w tej chwili, jakie jest zaawansowanie. Otóż zaczniemy od odcinka węzeł Zakręt, to jest Warszawa, węzeł Lubelska, projektowany odcinek, planowane podpisanie umowy z wykonawcą, to jest czwarty kwartał 2016 roku, planowane zakończenie realizacji grudzień 2019 roku. Odcinek węzeł Lubelska, ogłoszono przetarg. Data podpisania umowy to czwarty kwartał 2016, planowane zakończenie realizacji grudzień 2019, więc podobnie jak poprzednie. Odcinek Lubelska, początek obwodnicy Kołbieli. Tu mamy planowane zakończenie realizacji w październiku 2019 roku. Idąc dalej, obwodnica Kołbieli jest w realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie realizacji to jest wrzesień 2019 roku. Obwodnica, od obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina 13 km. Planowane zakończenie realizacji grudzień 2019 rok. Odcinek Garwolin, koniec obwodnicy Gończyc w realizacji. Planowany termin zakończenia kwiecień 2019 roku. Koniec obwodnicy Gończyc, granica województwa mazowieckiego z województwem lubelskim. Planowane zakończenie realizacji kwiecień 2019 roku. I dalej węzeł Skrutki, to już jest w województwie lubelskim. Planowane zakończenie realizacji kwiecień 2019 roku. Węzeł Skrutki Kurów, planowane zakończenie realizacji 4 kwiecień 2019 roku. Natomiast Wysoka Izbo, odnośnie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, którą pytał pan poseł Zawiślak, chciałbym poinformować, że ona znajduje się w daleko idącym zaawansowaniu. Realizacja 30 września ubiegłego roku, ogłoszono przetarg na wykonanie obwodnicy. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą to czwarty kwartał tego roku, więc jest to już stosunkowo blisko. Planowana realizacja od już w tym roku ma być rozpocząć 2016 do 2020 roku. Tutaj nie ma w tej chwili żadnych zagrożeń. Ta inwestycja ma pełne finansowanie, więc nie sądzę, żeby tutaj jakieś problemy się pokazały ponad tymi, które mogą wyniknąć w trakcie już normalnej realizacji, ale mam nadzieję, że takich problemów nie będzie. Natomiast pozostałe odcinki S17 od Lublina do granicy wschodniej, do granicy z Ukrainą, są w trakcie przygotowania. A więc tworzone są tam dokumenty środowiskowe. I tak na przykład odcinek Piaski Chrebenne to jest 113 km. Wydatki na realizację, bardzo znaczący koszt, to jest 6 miliardów 330 milionów złotych, to zaplanowane, to są bardzo znaczące wydatki, więc, no ale też to jest ten bardzo trudny teren, jeżeli chodzi o wymagania środowiskowe. Obecny etap realizacji to jest złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowych i uwarunkowania. Dalej. Mamy również przygotowania następnych odcinków, więc to jest w takim stanie. Natomiast to pytanie takie bardziej ogólne dotyczące zapewnienia środków na realizację programu, na ile to on jest możliwe. Szanowni Państwo, my nie ukrywaliśmy, że ten program, który został pozostawiony przez poprzedników na opiewający na kwotę blisko 200 miliardów złotych, a z drugiej strony zapewnienie środków na poziomie 107 miliardów złotych, no musimy podjąć bardzo poważne decyzje z nim związane. Ale zanim ewentualnie dojdzie do takich czy innych zmian w samym programie, to przede wszystkim podejmujemy próby, aby
zracjonalizować budowanie dróg w Polsce. Został powołany specjalny zespół przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który już pracuje, który ma doprowadzić do, mówiąc najkrócej, do obniżenia kosztów budowy dróg w Polsce. Badamy przepisy, badamy technologie, badamy sposób współpracy między wykonawcami a ministerstwem, generalną dyrekcją. Prawo zamówień publicznych też wnosimy swoje uwagi do tych nowelizacji, które dzisiaj już są procedowane i myślę, że też będziemy takie uwagi zgłaszać do tej gruntownej nowej nowelizacji. Chcemy najpierw zastanowić się, jak racjonalniej i taniej lepiej budować drogi, a dopiero potem będziemy odpowiadać na pytanie co do konkretnych odcinków dróg. Wolą rządu jest, aby jak najwięcej dróg wybudować, aby pieniądze publiczne, które są zagwarantowane na budowanie dróg, maksymalnie dobrze wykorzystać, jak również, żeby ten system drogowy Polski był jak najbardziej spójny. Dziękuję panie ministrze. Czy panowie jeszcze chcą zadać pytanie dodatkowe? Pani marszałek, panie ministrze, jeszcze raz chciałbym podziękować za ten odcinek z Lublina do Warszawy. I gdyby pan minister tak chociaż mniej więcej określił termin realizacji pozostałej części tej inwestycji na drodze S17 w kierunku Chrubieszowa. Czy rozpoczęcie w ogóle jest możliwe jeszcze w tej kadencji Sejmu? Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie pośle. Znaczy ja przywołam, oczywiście jest wolą rządu i myślę chyba nas wszystkich, aby budownictwo drogowe działało jak najsprawniej, by te terminy oddawania poszczególnych odcinków dróg były maksymalnie krótkie, ale nie mówię tego jakby tutaj, żeby gasić entuzjazm czy tworzyć problemy, ale nie tak dawno to było na początku lutego, uczestniczyłem w spotkaniu w Rzeszowie, gdzie dyskutowaliśmy na temat możliwości realizacyjnych S19 z kolei, która będzie częścią tej bardzo ważnej dla całej Europy Wschodniej arterii Via Carpatia. I ten odcinek, który jest od Rzeszowa do granicy ze Słowacją, przygotowania odnośnie badań środowiskowych, wydawania decyzji środowiskowych zajęło 8 lat. I oczywiście to są ten teren, o którym mówimy, czyli S17 w tym wypadku, nie jest tak trudnym biologicznie, nie jest tak trudnym przyrodniczo, jeżeli chodzi o budowanie dróg, ale też nie jest to prosty teren. Wiemy, że jest tam wiele obszarów chronionych, wiele obszarów bardzo cennych dla przyrody i to niestety trwa. Wypracowanie metod, wypracowanie takich tras, które będą jak najmniej dotkliwe zarówno dla przyrody, ale też i dla ludzi, dla mieszkańców, no po prostu trwa. Mam nadzieję, że te prace, o których wspomniałem wcześniej, które będą dotyczyły przepisów budowania dróg w Polsce, przepisów też i środowiskowych, że one te prace będą mogły przyspieszyć i będziemy mogli wcześniej cieszyć się z nowych dróg, a użytkownicy nie będą musieli tracić czasu, a też i drogi będą bezpieczniejsze i będą mogły lepiej nam wszystkim służyć. Mam nadzieję, że maksymalnie szybko te wszystkie procesy skończymy. I dziękuję bardzo za słowa uznania, ale podkreślam, to są słowa dla wszystkich ludzi, którzy ciężko pracują zarówno w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa na czele z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, ale też i w Generalnej Dyrekcji, jak również innych służb, które odpowiadają za to budowanie dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze.